Dobry wieczór Państwu, a w zasadzie dzień dobry Państwu, bo dzień już jest długi, więc nawet o 7.15 można gadać, jest to dzień dobry, choć niby to jest już wieczór, bo to jest po zmianie czasu, a zresztą nieważne. Tak to się wydawało, że się to skończy bardzo szybko, że to najpierw miało potrwać 2 tygodnie, potem ze miesiąc, potem że jeszcze troszkę trzeba wytrzymać. Teraz nie wiadomo w ogóle, kiedy się to skończy. Może się to skończy dopiero na zimę. No po prostu ta plaga kleszczy, powiem wam, zaczyna być przerażająco. No, Kasie nie ruszy, to kleszcz. Ja ostatnio 2 zeg złapał. I nawet mój pies... COVID do budy! Ty zeg 5 z niego wyciągnął. Nie wiadomo, czy się nie zaraził. Zapraszam Państwa na program. Jest niedziela, godzina 19.15. Rozpoczynamy bilans tygodnia. A dziś w programie. Dlaczego bilans tygodnia nie stosuje tłumaczenia na język migowy? Jak wyglądać będzie pomoc rządu dla przedsiębiorców i bezrobotnych? A na koniec, jaki zespół okupuje listę przebojów od 2 miesięcy? Każdy szanujący się program opiniotwórczy ma swojego tłumacza języka migowego. No i on sobie siedzi tu w dolnym lewym rogu i tłumaczy. No i nie żeby tam bilans tygodnia był wybitnie opiniotwórczy czy coś w tym stylu, no ale inni mają to, co my mamy nie mieć. No. No i zdobyłem namiar na takiego tłumacza, niby faktycznie wysłał CV, to tamto, przyszedł na rozmowę kwalifikacyjną. Zresztą był tylko jedyny, więcej nie było chętnych do tego programu. No i chciałem go sprawdzić, a nie miał żadnych papierów przy sobie. A w dodatku, wiecie, ja po migowemu nie wiem nic. Ani słowa, ani me, ani be. Po czesku parę słów, co najwyżej. No i... pytam go, niech mi pan powie, bo chcę go sprawdzić, nie? Niech mi pan powie, jak to jest na przykład po migowemu koronawirus. Jak będzie wyglądało? A on jak mi pokazał, umyślał chwilę. To ja nie wiem, czy tak faktycznie jest, czy ja podejrzewam, że konkurencja go nasłała na nos. Bo za dobrze nam p***dzie już ostatnio. A wiecie, jaka jest ludzka zawiść? To chcą zniszczyć takich ludzi. To już tak jest w Polsce. Nie tylko w Polsce, tak na całym świecie tak jest. Rząd przedstawił w ubiegłym tygodniu nowatorski plan pomocy przedsiębiorcom i bezrobotnym. Plan roboczo nazywa się Tarcza 5.0 16V 512 koni Biturbo. Wedle tego planu pomoc ma wyglądać tak. Przedsiębiorcy, którzy nie mogą teraz, no, wysyłani są przez państwo na pola. Na polach rośnie teraz mniszek lekarski, ten mlecz, te sićkie zioła. Oni se to będą zbierać, żeby się tym mieli zająć. A z kolei bezrobotni będą zbierać przebiśniegi, o ile jeszcze są. Ci, co bardziej podskakują pokrzywy i te takie fioletowe. I potem to się sprzeda, wysusi. I Polska będzie rosnąć w siłę, a ludziom będzie żyło się dostatniej. A na koniec, jak zwykle, coś lżejszego gatunkowo. Otóż od 2 tygodni na szczycie listy przebojów znajduje się zespół Duran Duran w piosence Tululu Tululu. A oprócz tego ostatnio został rozstrzygnięty przetarg na nowe uzbrojenie dla wojska i policji. Tylko że idą teraz bardzo ciężkie i trudne chwile, postanowiono skorzystać z opcji najtańszej, najbardziej ekonomicznej i kupiono parę ton jabłek. No i teraz w razie czego można będzie dostać od policjanta jabłkiem w głowę. Dobranoc Państwu.